Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, już wiecie, co się dzieje, prawda? Ten widok, czyli Thales plus nieśmiertelny nóż, który jeszcze nigdy nie był ostrzony, odkąd jest kupiony. Wiem, że również jesteście zadowoleni z pikutka. To zwiastuje test konserw, tak jest. Pisaliście, że chcielibyście znowu coś takiego zobaczyć, a ja jeszcze mam dużo puszek, więc dzisiaj Czesi. Czesi, zobaczymy, czy mają lepsze konserwy, czy my. Plus jeszcze jest niespodzianka. Otóż, albo może jedziemy. Weprowy luncheon meat. Kępy. Sunkowa pena. Bocikowa natierka, a tu buczkowa pomazanka. Weprowe we własnej stawie. A to jest akurat niespodzianka, ponieważ to Jolostaja to jest z Skandynawii. Jeszcze z paczki zostało tej skandynawskiej, co kiedyś były słodycze i tak dalej. Zostawiłem specjalnie, porównamy sobie. Mamy jeszcze takie coś. Uzena Krkowicka na waściach Teneroch od roku 2007. Co to jest? Mam nadzieję, że nie gulasz. Mamy jeszcze takie coś, co mi się kojarzy z komuną. To z Niemiec się przywoziło takie puszeczki. Zwan. Brawczkowy luncheon meat. Nie wiem, czy to się czyta. Jak to się... Luncheon meat. Meat to wiadomo, że meat, ale to luncheon? Chodzi pewnie o lunch? Nie wiem. W każdym razie jest to. I jeszcze jedna specjalna. Proszę bardzo. Pork ham premium. Peacock, czyli polska konserwa robiona na rynek czeski. Tych konserw różnych rodzajów były trzy, ale no ja nie będę tylu testował, już dwie są zjedzone. Były bardzo dobre, na pewno nie odstają. Natomiast zostawiłem do testów tą, która wygląda, szczerze mówiąc, najlepiej. No, wygląda to no, jak przynajmniej 200 zł, moim zdaniem. Także zaczynamy. Od razu będziemy próbować. Mam tych puszek dużo. Kolega, który przysłał mi rzeczy z Czech, po prostu tak wielki karton, jeszcze są gulasze od niego i jeszcze przynajmniej na jeden test konserw takich mięsnych jest. Natomiast ja wiem, że pewnie wolelibyście, żebym zrobił test od razu 20 konserw, ale po prostu by się to zmarnowało. To trzeba zjeść. A i tak nawet dzisiaj to są duże puchy, więc no, kurczę. Dobra, od czego możemy zacząć? Moi drodzy, zaczniemy od tego. Wybrałem tą puszkę. Firma Kępy, albo jakieś markety może to są. Ponieważ to jest tutaj przedstawione jako smażone, kurde. No nie wiem, no u nas... Nigdy czegoś takiego nie było. Nigdy się nie smażyło. Weprowe maso 90%. I tego się trzymajmy. 90% mięsa. Tłuszcz, bo to nas interesuje. 22%. Zobaczymy. Słuchajcie, zobaczymy, jak to smakuje. Oczywiście żadnym widelcem nie będę tego jadł, tylko jedziemy. Puszki są duże. Dlatego i tak... Będę musiał się sprężać, żeby to zjeść. Obdarować tym, kogo mogę obdarować. Puszki 400 gramowe, a nie 300 gramowe, tak jak u nas. No, wygląda tak sobie, powiedziałbym. Zapaszek. Zapaszek jest ok, ale nie jakiś rewelacyjny. Smalczyk. Kiepski. Od razu mówię. A, kolega napisał, że jest tu absolutna plejada konserw mięsnych, czyli
kupował zarówno te bardzo drogie, jak i te bardzo tanie. No więc sprawdzajmy. Generalnie smalczyk lipa. Galaretki nie ma, bo to jest smalec. No dobra, sprawdźmy. Ja, jak wiecie, nożem. No, nie wygląda to za ciekawie. Kurka, smażone to by mu się mogło być. Dobra, czekajcie, taki plastereczek zrobię, żeby było widać ładnie. Tak to wygląda. Jak mielonka, jak mielonka. No, ale najważniejszy jest smak. Już widzę, że dużo tu jest skórek, ale są rozdrobnione trochę. Uwaga. Smakuje trochę lepiej niż wygląda, tylko trochę. Nie jest przesolone, więc to już jest plus. Jeszcze troszeczkę. Natomiast smażone to sobie nie wyobrażam. No, dobra, będzie to jakiś odnośnik. Bardzo średnio to oceniam. Nie jest to złe, aczkolwiek dużo takiego smalcu po smaku. No nie. Nie jest to zbyt piękne, niestety. Ale zobaczmy następne. Niech będzie to maleństwo, czyli budźkowa pomazanka. Co to jest budźkowa pomazanka? Uwaga, może to jakieś, mogą być to jakieś pasztety też, nie wiem. Takie malutkie. No i to wygląda, że to jest pasztet. Sprawdźmy. O kurczę. No dobra. Pomazanka. Pierwszy smak, później może nie. Pierwszy smak na języku, czy tam podniebieniu, metka. Bez kitu. No. No ale konsystencja metki to nie jest. Jest to słone dosyć. Przyprawione. Powiem tak. Widzicie, jak to wygląda, nie? Taka masa. No to jest lepsze od tego, moim zdaniem. Tak. Zdecydowanie. Taka pasta... Kurczę, nie wiem. Jajeczna? Nie rozczytam takich maleńkich, maciubkich. Skład wieprzowe, coś tam 30% tylko, niestety, no. Kurka, ciekawe. No więc mięska mamy 30%, pewnie na reszta to tam wiecie, no. Jedziemy dalej. Na razie pomazanka lepsza. No to teraz niech będzie, no uderz, kurka. Kolega przysłał mi 3 puszki Peacocka, które są sprzedawane w Czechach, a przynajmniej które kupił. Jak widzicie, jest tu Pork Ham Premium. No, puszka ta wyglądała najlepiej. Tamte były takie, widać, że trochę gorzej przygotowane. Smak był bardzo dobry. Naprawdę był bardzo dobry tamtego. Zobaczmy ta Premium. Ulala! Nie, no słuchajcie. Czy ja mam coś jeszcze mówić? No to wygląda jak od tego pana Kudlińskiego. Wow. Czy w Polsce jest takie Peacocka? To już widzę, że to jest po prostu nawet bez próbowania. Zapach? No, cudowny zapach. Dobra, widać, że tu są kawały mięsa. Słuchajcie, nie, no to jest... Naprawdę, nie muszę tego próbować, żeby wiedzieć, że to będzie super. Po prostu mięso. Nie wiem, jaki tu jest skład. Słuchajcie, to jest 4% tłuszczu tylko. Jeżeli dobrze czytam, 6%, nie, 4%, dobrze.
Czyli to jest chudziusieńkie mięsko. Troszkę mi się wylało, widzę. Nieważne. Chudziusieńkie mięsko tu jest. Mega. 96% jest tego mięsa i widać, że reszta to może być ta galaretka, która, tak jak wiecie, ja z lodówki tego nie pokazuję, więc nie no, to jest siła. Doprawione mogło być lepiej. Skórka widzę, że też tu się trafia. Natomiast no po prostu kawały mięsa tu są. No. Dobra, muszę to tu położyć. Jestem ciekawy, czy coś podskoczy temu. Nie wiem, ile to kosztuje, ale w smaku nie jest doprawione jakoś dobrze. Może. Natomiast jakość tego mięsa, to widać, że to jest top. Dobra. Która tu wygląda? Niech ten Jalostaja Naudan Licha Valmiste. Czyli Skandynawia. Czy Skandynawowie potrafią w konserwy? Ło kurka. Znaczy tak, jest krówka narysowana, więc może to będzie wołowe. Ciężko jest porównywać. 72% tylko mięsa. Nie wygląda to apetycznie. Zobaczcie, górka. Nie no, specjalnie to zostawiłem. Sądziłem, że to będzie petarda, no. No dobra, no ale co? O kurde. No dobra. Zapaszek to już widzę, że jest zupełnie inny. To może być wołowinka, nie wiem. A smak? Nie jest najgorsze. Spodziewałem się, że będzie gorszy smak. Natomiast to ma taki smak konserwy typowo takiej przetworzonej, przerobionej. To znaczy konsystencja jest fajna. To jest coś takie jak mortadele by zrobił. Mortadela z kawałkami mięsa z takim dziwnym posmakiem. Lepsze od tego pierwszego na pewno. Jest posmak wołowiny. Nie wiem. Może tu do mieszka. Nie potrafię tego rozczytać. Niestety. Natomiast chyba pomazanka lepsza, a do tego to w ogóle nawet nie ma co porównywać. No jest to takie... No taki dziwny posmak zostaje w buzi. Nie, słuchajcie, nie. Po prostu... No to nie. To jest słabe, to jest słabe. Na razie. A pomazanka jeszcze widzę, że ujdzie. Dobra. Mamy jeszcze takie coś. Weprowe we własnej stawie. I jeszcze tu jest coś kobedu i weceri. I teraz sobie sprawdźmy. Otóż, moi drodzy, 70% mięsa. No to nie będzie to nic ciekawego. Sprawdźmy. No, smalec to jest prawdziwy. Kurczę, czy słonina przemielona, czy smalec? Smalec. Całkiem przyjemny. Jakby go posolić, całkiem przyjemny smalec. Galaretka. Sporo tej galaretki. Aż tak dużo nie chcę. A nie jest słodka. Pierwsze wrażenie było, że... Znaczy słona. Pierwsze wrażenie było, że bardzo słona, ale nie. Nie jest jednak. Całkiem przyjemna galaretka. Powiedziałbym, że bardzo zawiesinowa. Nie, że taka woda tylko. No. No dobra, zobaczmy to. Jak to w ogóle wygląda? Wygląda tak, czyli takie mielone. Ale tłuste. To już czuję.
To jest takie, to bym nazwał, że to ma konsystencję klejącą. Niestety. Jest mi przykro. To jest może trochę lepsze. Ale chyba nawet od tej pomazanki nie jest lepsze. No 70% mięsa. 30% tłuszczu. No. Czyli siła. Nie. Niestety nie. Dobra, czy Honor? Bo na razie do Peacocka to tu kurka, nie wiem, może złe wybrałem te. Czy to uratuje Honor? Nie sądzę. Zwan. To wygląda na taką szyneczkę prasowaną, taką jak zapaszek. Całkiem przyjemny. Takie coś, co się dzieciakom daje, wiecie co, to nie może być ani za słone, ani za ten. Tak, a może być to całkiem niezłe, uwaga. No, i chyba z tych mielonek to najlepsze, co jestem bardzo zdziwiony. Na obrazku wygląda to bardziej czerwone. Tu jest bardziej blade takie, na pewno to jest tłuste. Natomiast, no i to nie jest jakaś wysoka jakość, absolutnie, tak to wygląda. Natomiast taka szyneczka prasowana, pomielona, coś takiego. Tłuszczu 25 gramów. Kurka wodna. Mięso 83%. No, czyli jest lepiej niż w tych puszkach, ale to nie jest to. Nie, to nie ma w ogóle podjazdu do polskich konserw, nie? A do tego to już w ogóle. No. Mamy takie coś jeszcze. Sunkowa pena. Coś czuję, że to pasztet będzie, no ale przyszło to w paczce, więc jeszcze zresztą z paczek to jeszcze mam tam z Arpolu od jednego kolegi sympatycznego. I niedawno przyszła paczka. Z tydzień temu. Z tej firmy, co tam ten Piotrek Ogiński tak tam zjechał jakieś mięso. Morliny? Nie, już nie pamiętam. Ale tam dobre puszki na pewno będą. No kurka, co ta? O, żeż kurka wodna. No dobra. Takiego czegoś to się nie spodziewałem. Tak, już mnie kolor, tak jakby to był smalec normalnie. Sunkowa pena. No tu wygląda zupełnie inaczej niż tu do licha ciężkiego. Wygląda mega nieapetycznie, naprawdę. Mega nieapetycznie. Kurka, jakie niedobre. Nie. Dobra, temu dziękujemy, sunkowa pena. Nie wiem, z czego to jest zrobione. Są tu dookoła jakieś takie napisy, ale jest tak to drobniusieńkim drukiem, że tego nie widzę. Nie, sunkowa pena, dziękujemy. Najgorsze. Na 100% dzisiaj najgorsze. Dobra. Zostało jeszcze nam takie coś. Uzena krkowicka. Tylko to może uratować Honor, bo na razie te puszki razem z tą ze Skandynawii to jest normalnie dramat. I jeszcze wam powiem, ostatnio kupiłem tą konserwę z rolnika, gulasz angielski, którą tak chwaliłem, że to numer jeden jest. I była tak podłej jakości, że nie wiem, czy oni zmienili skład, czy ja taką trafiłem, ale była tragiczna. Także chyba więcej nie kupię tego rolnika. Bo no przegięcie. I kupiłem w tym samym miejscu, czyli w sklepie Netto. No była tragedia w porównaniu do tej, co testowałem. To była tragedia. Takie wielkie kawały smalcu tam. No nie no. Dobra. Mam nadzieję, że to jest... Tutaj ciekawostka. Zobaczcie, że taki mają nadruk. Fajne, nie? W ten sposób nadrukowane. Uwaga. 18 gramów tłuszczu. Mięso 91. Weprowa Krakowic. Może to karkówka bez kostki. Pitna woda, jedla sól, smes koreni, weprowe kuze,
9%. Dobra. Moi drodzy, czy to uratuje? O kurczę, tego to się nie spodziewałem, że to tak będzie wyglądało. Wygląda mega nieapetycznie, ale to mega nieapetycznie, zobaczcie. O kurczę. No ale to nie ma wyglądać, tak? Kierujemy się maksymą, że to ma smakować. Jak to pachnie? Kurka, tak jakby to było jakieś pieczone i zalane. No nie wiem, zobaczmy, co to jest w ogóle. Ło, kurde bela! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ła, normalnie, no co to jest? Takie mięcho, czyściutkie mięsko? No dobra, to odkroję tutaj. No teraz to jestem w szoku. To wygląda na jakieś naprawdę bardzo wysokiej jakości mięso. Jakieś wręcz wędzone, kurcze, zalane tym. Wow. Wygląda... Zobaczcie tutaj, widzicie? Z boku? Na jakieś wędzone i po prostu włożone do puszki. Jak to tu smakuje? Pachnie? No pachnie wędzonką. Wow. Dobra, no spróbujmy tego. Bardzo brzydko wyglądało z góry, ale... O kurde. No dobra. Mam powiedzieć, dla mnie to zostawia w tyle to, czyli tą najlepszą pikoka. Jest to jakieś mięso wędzone, może to jest właśnie ta karkówka i po prostu nawet pieczone bym powiedział, że to jest nie wędzone, tylko pieczone i po prostu zalane. Tym, no ten sosik, on nie wygląda fajnie. Jest to dużo żelatyny, bo to widzę. Uwaga. Za dużo żelatyny moim zdaniem. Oj, za dużo. Natomiast jest w tym smaku dużo. Niestety jest to trochę dla mnie za słone. Ale pamiętajcie, że to jest taka moja fanaberia. Dla was pewnie było akurat. Ja lubię takie mało słone rzeczy, ale no dobra, jestem w szoku. Znaczy nie można tego nawet jako mielonkę traktować, bo to jest mega. Jeszcze raz, no patrzcie na to. Kurka, to jest odkrycie sezonu. Jak będziecie w Czechach, nie wiem, może to jest jakaś bardzo droga puszka, ale jak będziecie w Czechach, no to na chlebek to jest poezja. Zobaczcie. Poezja po prostu. No jeszcze muszę chapnąć, no bo jak nie? Wyśmienite. Za słone dla mnie. Ale na chlebek? Ojeny. No jeszcze muszę chapnąć, no bo przecież jak? No jak zostawić trochę? No patrzcie, jakie mięsiwko. To jest pieczone, ewidentnie. Pyszne. No, pany Czechy. Uzena Krkowicka. Krkowiczka. Na waszych tanieroch. Nie no. Rządzi ta puszka, słuchajcie. Wyśmienita puszka. Jedna z najlepszych, jakie jadłem na 100%. Może jak ktoś jest, to niech napisze w komentarzu, ile to kosztuje. To jest puszka 400 gramów. Przepraszam, kurka zawsze się. Wyrobiono na Słoweńsku. O!
rewelacja. Absolutna rewelacja i przebój tego odcinka. Słuchajcie, no, coś fantastycznego. Gdyby słoność była pomiędzy tym a tym, to by było idealnie, bo to jest za mało słone, a to jest za bardzo słone dla mnie. Rewelacja. Dzięki serdeczne za uwagę. To jest koniec tego odcinka. Ta puszka ostatnia, absolutne pierwsze miejsce, ale to absolutne i to chyba nawet z wszystkich testów puszek, bo wieprzowa puszka od pana tam nie była tak dobra. Na pewno te Red Ed czy coś też nie było takie dobre. Jedynie te Udo Preppersa i tam Wegprepper, no to było bardzo dobre, to lepsze nawet, ale z wszystkich takich wieprzowych czy tam wieprzowo-wołowych, na pewno to jest numer jeden niekwestionowany, absolutnie. I to również bardzo dobre i myślałem, że to będzie zwycięzcą tego odcinka, takim pewnym, ale no to niestety przebiło. Pozostałe te puszki, łącznie z Skandynawia, Skandynawy, niestety chłopaki, ale przyjeżdżajcie do Polski. Przyjeżdżajcie do Polski i popróbujcie konserwy mięsnej, bo to dziadostwo. Te dwa spokojnie do zjedzenia, ale lipa. Sunkowa pena, kurka, beznadziejne. Po prostu dla mnie sunkowa pena najgorsze z tego odcinka. Zdecydowanie. Jeszcze takie białe, jakby smalec to był taki tylko. Pomazanka, spokojnie na chleb może być pomazanka. Można traktować jako taką pastę, coś takiego. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia. Życzę wam smacznego i jeszcze raz. Czekajcie, bo to kurczę muszę jeszcze pokazać. No. Uzena krkowicka. Bez kitu. Rewelacja. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.